Cześć z tej strony B123 i witam w kolejnym odcinku ciekawostek z misji w GTA San Andreas. W dzisiejszym odcinku aż trzy misje. Dlaczego aż trzy? No zaraz się dowiecie. Pierwsza misja to oczyszczenie osiedla, czyli misja a druga misja od Swita, gdzie wraz z Riderem udajemy się do domu Bidupa, a także Bigbera, który mieszka z Bigberem. Następnie mamy zabić dilera, a na koniec e, załatwić dealerów, a także ballasów w norze dilerów po drugiej stronie torów na, w dzielnicy Eidlut. E, I niestety z, do, z tej misji nie ma żadnych praktycznie ciekawostek. Jedyną ciekawostką taką, e, jaką mogę dodać od siebie, gdy analizowałem tą misję sobie w głowie i przypominałem jak kiedyś grałem, to jest taka, że w jaki sposób byśmy nie zabili tego dilera e, pierwszego oznaczonego czerwonym. E, trójkącikiem, e, czyli tej drugiej części misji e, z trzech, to i tak kacsenka będzie taka sama. E, więcej ciekawostek jakoś no, nie udało mi się po prostu znaleźć. Dlatego od razu przechodzimy do misji no dość znanej i kultowej. Chociażby z racji na memy, czyli misji przejażdżka. Jest to misja, gdzie po prostu nasi bohaterowie są głodni i postanowili pojechać do e, bela oczywiście wzorowanego na Takobelu. I zacznijmy może od e, związanych z samą restauracją i samym zamawianiem e, ciekawostek. I właśnie, mimo iż bohaterowie kupują jedzenie w klatnim Bell'u, opakowania jedzenia są sygnowane znakiem Burger Shota, czyli innej restauracji wzorowanej na Burger Kingu z kolei. Yy. Nawet jeżeli CJ będzie maksymalnie gruby, miał maksymalnie poziom tłuszczu i będzie ledwo mieścił się w samochodzie, to i tak Big Smoke Powiem mu w cutscence, że jest za chudy, no i musi coś zjeść. E, zamówienie Big Smoke'a, oczywiście to jak w, wszystkim jest wiadome, jest popularnym memem. Nawet widziałem, jak ktoś podkładając głos e, Big Smoke'a do słuchawki zamawia jedzenie w McDonaldzie. I tam było e, I have some number 9 and number 9 large i tak dalej, number 6. number 6 of extra deep and large soda, jeżeli dobrze pamiętam tę kwestię. E, jest już taka memiczna. Kwestia właśnie i tak, jeszcze z samym dojazdem ciekawostka. Jeżeli przed nim zdobędziemy poziom poszukiwań, czyli tak zwane gwiazdki, to po kadstence on zniknie. Teraz przejdźmy z kolei do ciekawostek związanych z samym pościgiem, z samą tą tytułową przejażdżką, a także wozem balasów. Podczas scenki, gdzie w wódu e, mijające tklakinbele i zauważające naszych bohaterów e, zawraca e, to nie widać ani kierowca, ani pasażera e, czyli auto jest tak jakby puste i samo jedzie. E, i podczas tej samej kadcenki e, nie ma tylnej tablicy rejestracyjnej a także ma felgi z innymi narysowanymi linami sy e, symetrii Czyli, pewnie takie z kolejne już w naszej serii z ciekawostek, niedopatrzenie ze strony twórców. No, zdarza się niestety takie coś, i no po prostu, no niedopatrzenie, tak? No, co tu więcej, będę twórcy po prostu nie zauważyli. Dali to do gry szybko, i no tak wyszło. Ale to nie umniejsza faktu, że gra jest naprawdę fajna. Tak jak już mówiłem. W poprzednich odcinkach. Balasi, których gonimy, są to dokładnie Kilo Balas to jest odłam gangu Ballas. E, będą atakowani przez innych balasów, mimo iż przecież należą do tego samego gangu. I ciekawostka dotycząca jeszcze samego Greenwood'a, samochodu sweeta którym gonimy to Udu. E, po misji e, staje się on ognioodporny także no opłaca się go wziąć także jeżeli chodzi o tą misję to już będzie wszystko i pozwoliłem sobie jeszcze wziąć trzecią misję do tego odcinka okej okay. i misja dziewiątki i kałachy i tu pozwolę sobie zacząć od samej postaci emeta podczas cutscenki ma on inny kolor koszulki niż podczas samych ćwiczeń z pistoletem yy. No, i to właśnie jest ciekawostka dotycząca emeta. Z kolei najwięcej znalazłem ciekawostek dotyczących samego e, naszego tego miejsca, tej pseudostrzelnicy. E, tampa, która tam stoi, czyli oczywiście auto, które mamy zniszczyć e, w ostatnim zadaniu, możemy zniszczyć w dowolny sposób i to i tak e, czy siak będzie zaliczone. Nie będzie żadnego problemu z tym. Wybuch wozu też nie powoduje żadnych obrażeń u gracza. Co też jest fajną sprawą. Butelkę możemy zniszczyć też inną bronią niż pistolet. I też to zostanie zaliczone. Także wszystko możemy zrobić nawet w inny sposób niż każda misja. Byle jak. A i tak zostanie to zaliczone. Bo jest to jedna z tych pierwszych misji takich zapoznawczych. Po pierwsze z grą. Po drugie z fabułą. Ciekawostka, z kolei związana z samą tampą, ma ona rejestrację felcz. Teraz kolejna ciekawostka jest dość oczywista, ale myślę, że zawsze warto o takich nawet wspomnieć. Jeżeli zaatakujemy emeta, on też zacznie nas atakować, zacznie się bronić. I yy, kolejna ciekawostka, ostatnia już dotycząca tej naszej strzelnicy. A dokładnie tampy. Do momentu zniszczenia wszystkich butelek ona jest niezniszczalna. Yy, można ją tylko zniszczyć kopiąc od góry, czyli takim może troszeczkę. No takim sposobem po prostu, który można zniszczyć każdy pojazd nawet czołg. Tak, da się pancerz skopać i zniszczyć i wysadzić czołg, tak. Tak działa Gitas Andras. I też da się ją za pomocą oczywiście kodu. Yy, także tu mamy jeszcze buteleczki które można zniszczyć na każdy sposób. Tak samo jest z tą tampą. I przejdźmy już na sam koniec misji. Po wykonaniu misji Sweet zaleca nam, żebyśmy udali się do sklepu i kupili ubrania jakieś takie bardziej nawiązujące do stylu naszego gangu kolorystycznie do naszego gangu. Ale tych ubrań nie musimy kupować. Tak, wystarczy, że wejdziemy i wyjdziemy do sklepu. Możemy nawet zabić sprzedawczynię, to też nic nie zmieni, nie będzie misji, że misja nie jest zaliczona, czy coś. Ja bardzo nawet często sam tak robiłem, że w, jak nie chciałem kupować jakichś ubrań, bo nie, mi się nie chciało i chciałem zrobić kolejną misję, albo po prostu chciałem te ubrania kupić później, albo podobało mi się to, co miałem aktualnie, to, to z tego sklepu wchodziłem, wychodziłem i misja zaliczona. Także myślę, że te ciekawostki wam się spodobały. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i cześć!